Basia, czy ograniczona przestrzeń, czyli ten podest, było to stresujące? Bardzo. To było bardzo stresujące, tym bardziej, że wszystko było czarne. I podest był czarny, i podłoga była czarna, więc nie wiadomo było, gdzie się kończy nasz podest, a gdzie już jest przepaść. I musieliśmy się nauczyć tej odległości. Nie mieliśmy na to dużo czasu, bo była tak naprawdę nawet jedna, ja się stresowałem próba, i to bardzo. A wiadomo, że na żywo wszystko jest podwójne, rządzą nami jest, tak, emocje są tak mocne, że i duże, ogromne, tak, że to jest po prostu naprawdę... Bałam się bardzo. Znaczy ja w ogóle byłam tak zestresowana, że mimo, że nam poszło w sumie dobrze, to zeszłam i się popłakałam. Ja o tym nie wiedziałem nawet. Znaczy, Basia była zła, że pomyliła kroki, których nie pomyliła, ale no, jest tak perfekcyjna, że po prostu wiedziała, że coś nie wyszło tam, nie wiedziała dokładnie co, ale była tak z tym zestresowana, że aż się popłakała. Biedna. A dobrze się czułaś w tym tańcu? Dobrze się czułam. Super. Właśnie wiesz co, chyba aż się za dobrze czułam na początku i przez to potem nagle miałam taką czarną dziurę. I nie cierpię mieć czarnej dziury na scenie, po prostu a kto nienawidzę. Ją lubi? No jest straszne, ale widzisz, no trzeba się ratować, trzeba jakoś z tego wyjść. Nikt nic nie widział. Oczywiście poszło wszystko dalej jest dobrze, okay. Więc patrz, mogłam się nie przyznawać. No, no widzisz, ty Baśka zawsze do wszystkiego. Jesteś zawsze na paplam, no.